2016 rok to rok bardzo dobry dla Polski i Polaków. To ukazanie piękna, gościnności Polaków i bezpieczeństwa naszego kraju podczas Światowych Dni Młodzieży. To szczyt NATO w Warszawie, jeden z najważniejszych w najnowszej historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pokazał jedność, spójność i solidarność państw członkowskich. Zakończył się decyzjami o historycznym znaczeniu. Decyzjami, na które czekały pokolenia Polaków. Dziś w stolicy naszego województwa, tak jak w całej naszej ojczyźnie, witamy amerykańskich żołnierzy. Chcemy razem o godzinie 14 łączyć się z żaganiem, gdzie premier polskiego rządu, pani Beata Szydło oraz minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz oficjalnie przywitają żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych. Obecność sił amerykańskich w Polsce to wynik starań i dyplomatycznych zabiegów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, pani premier Beaty Szydło, ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej o to, aby rzeczywiście nastąpił przełom. Po raz pierwszy wojska sojusznicze przekroczyły Odrę. Ich obecność na terenie naszego kraju będzie miała realny wpływ na bezpieczeństwo polskich obywateli. Polska okazała się aktywnym i wiarygodnym sojusznikiem, który dołączył do grona państw tworzących wielonarodowe, batalionowe grupy bojowe. Polska jest nie tylko biorcą, ale również dawcą bezpieczeństwa. Zapraszam dziś do udziału w tym wspólnym świętowaniu, w tej ważnej dla naszego kraju chwili. Dziś razem świętujmy pod hasłem Bezpieczna Polska. Zapraszam do odwiedzania przygotowanych stoisk, do rozmowy z naszymi żołnierzami, z żołnierzami, którzy prezentują sprzęt służący polskiej armii. Zapraszam na występ koncertu, na koncert, na występy. I mam nadzieję, że dziś razem ze wszystkimi obywatelami naszego kraju będziemy czcili to, że Polska jest bezpieczna. Dziękuję bardzo. Zakładów metalowych MESCO w Skarżysku Kamiennym. Zapraszamy serdecznie na stoisko wojskowe, tam do dyspozycji m.in. czołg Leopard, kołowy transporter pancerzony Rosomak, ekspozycja mundurów wojskowych, wybrane modele uzbrojenia KS Stalowa Wola oraz posterunek na misjach zagranicznych. Zapraszamy serdecznie. Same time, we both share the same.